jest! Ale napiszą, strzelił. Ło! Ale knaga będzie. Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny film. Znowu katuję wisełkę. Jestem o świcie. Jest piękna pogoda, czyste niebo. Świeci słońce. Aczkolwiek jest dosyć chłodno, bo jest zaledwie 3 stopnie. Także dzisiaj znowu wypad z zaboleniem. No i co? Chodzimy, szukamy. Może wydłubiemy jakąś rybkę. Powiem Wam szczerze, że chodzę za tym boleniem już odkąd można, czyli od 30 kwietnia. I jak dotąd wyniki są średnie. 4 brania na razie zanotowałem. 2 rybki wyjechały. Ale ja się nie poddaję, będę chodził. W końcu przyjdzie taki dzień, że te bolenie naprawdę odpalą z grubej rury. Także co, zapraszam Was na film. Zostawcie łapkę pod filmem. Zostawcie komentarz. Rozważcie również subskrypcję. I zapraszam do oglądania. Zaczynamy wędkowanie. Jest godzina 4:45. Myślę, że do godziny 8 na pewno posiedzę. Mam fajną główeczkę. Także spróbujemy w warkoczu. Spróbujemy w basenie przy główce. A później spróbuję zaatakować rynnę. No trzeba szukać tych ryb, bo ten, kto łowi w Wiśle, widzi, że te ryby nie bardzo się jeszcze pokazują przy powierzchni, więc ja bardziej skupię na szukaniu się głębiej. Także będę się starał coś złowić, coś pokazać. Zapraszam do oglądania. Piękną mamy dzisiaj pogodę, czyste niebo, świeci słońce, aczkolwiek jest dość zimno i jest delikatny wiaterek, to znaczy raz wieje mocniej, że łeb urywa. Przez chwilę jest spokój, flauta na wodzie. Za chwilę znowu mocno wieje, także taka pogoda w kratkę, ale może uda się coś wydłubać. Jest na to szansa, dlatego próbujemy. Może za niedługo uda się złowić pierwszego bolenia w dniu dzisiejszym. Fajnie by było, bo naprawdę jeśli chodzi o początek sezonu na Wiśle, jest straszna posucha. Ryby są chimeryczne, mało aktywne. Jak są aktywne, to w ciągu dnia, wtedy kiedy ja jestem w pracy i nie mam czasu podejść i podjechać nad wodę. Rano to naprawdę jest loteria. Chyba trzeba by było strzelić się po prostu pod pysk ryby. Ale kto nie próbuje, ten nie pije szampana. Także ja się nie poddaję, na pewno będę mimo wszystko zaglądał nad tą rzekę, bo Wisła oczywiście ma swój urok, zwłaszcza o świcie, o poranku, kiedy jest mgła, wtedy jest naprawdę klimatycznie, można odpocząć psychicznie i fizycznie nad wodą. Także myślę, że w tym sezonie będę dość częstym gościem, jeśli chodzi o wisełkę. I przy odrobinie szczęścia może będą jakieś efekty w postaci boleni, sumików. Zobaczymy, jak to się ułoży. Może być wszystko i nic.
Jest! Ale na piszą strzelił. Ło! Ale knaga będzie. Ajajaj. Ło! Chodź tutaj. Ale branie mocne. Ło! Ło! Osiemdziesiątka bolenia. Chodź. Chodź. Jest. O, ale knaga. Zobaczcie na to, jaka rapa. Ojejku, ale knaga. Coś pięknego. Zobaczcie, jaka łopata. Piękny bolej. Coś pięknego. Uciekaj. Stary, płyn. Dzięki. Super. Słuchajcie, i na tym jednym boleniu poprzestanę, dlatego że mocno zmieniła się pogoda. Bardzo mocno wieje. Nie idzie praktycznie rzucać. Robi się duży balon. Także jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Że udało się złowić tą rybę. Bardzo fajna ryba, 7 z plusem. Kolejny wypad nie na zero, to cieszy. Co prawda bolenie się jeszcze nie pokazują przy powierzchni, nie żerują, ale zauważyłem już zbiórki sumków, dosyć dużych sumów. Także myślę, że lada dzień te bolenie powinny już odpalić, żerować na blatach płytkich z powierzchni. Odnośnie sprzętu, w tym sezonie, tak jak i w poprzednim, łowię na wędkę Lure Leader model Eagle Wing. To jest wędeczka boleniowo-szczupakowa o środkowym ugięciu, opisana od 5 do 21 gram. Te 21 gram to takie z przymrużeniem oka. Wędeczka na pewno obsłuży nam cykady 30-gramowe. Długość tej wędki to około 254 cm. Podpięty mam kołowrotek Shimano Naski, ten nowy model, rozmiar 4000 XG z szybkim przełożeniem. Plecioneczka troszkę cieńsza niż w zeszłym sezonie. W zeszłym sezonie łowiłem na 18, teraz mam 16. Szypon z fluorokarbonu 0,50, taki około 70 cm. Agrafka na około 15 kg. Fluorokarbon z plecionką jest połączony krętlikiem, bo to jest najmocniejsze połączenie dostępne na obecną chwilę. Także powiem Wam szczerze, że z kilka jestem mega zadowolony. W poprzednich sezonach łowiłem długimi kijami, długimi to takimi od 270 nawet do 3 i powyżej 3 metrów. I powiem Wam, że na krótką metę, oczywiście to jest fajne łowienie, to się sprawdza, ale jeśli idziemy na Wisłę i machamy przez 5-6 godzin, wykonujemy setki rzutów, no to niestety po godzinie, po półtorej, no nadgarstek już nas boli. A to jest wędeczka idealna. Przekonałem się teraz, że nie trzeba łowić na dość długie wędki. Wędka jest lekka, czuła, ryby się z niej nie spinają, także jestem mega zadowolony. Mogę machać godzinami, ręka się nie męczy, nadgarstek się nie męczy. Na pewno pod filmem w opisie podlinkuję Wam sklep do tej wędki, bo nie wiem, czy wiecie, Tomek w zeszłym roku otworzył sklep internetowy,
czyli tak jak marka Wendek Lure Leader, sklep się nazywa lureleader.pl. Tam znajdziecie nie tylko wędki marki Lure Leader, ale praktycznie już cały asortyment, plecionki, żyłki, przynęty miękkie, przynęty twarde, fluorocarbon, echosondy, torby, plecaki, pudełka, no dosłownie wszystko. Dlatego mało widujecie Tomka teraz na moich filmach, ponieważ on pracuje ciężko w domu, dodaje setki tych produktów dziennie, ale myślę, że i na niego przyjdzie czas, niedługo złoży pierwszego swojego majowego bolenia. Także dzięki, że byliście. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, jeśli są tutaj nowi widzowie. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, widzimy się na kolejnym filmie.